muszę dostać przed zmrokiem na plantację arbuzów. Bo inaczej krwiożercze jabłka zjedzą moje nogi i zostanie sam popiół. Nareszcie dotarłem do nas. Zbiję tu obóz. Stać! Nie możesz rozbić tu obozu! Kosmiczna energia mówi nie! Wiem, że jest kosmiczna energia. A wy mówisz mi, co mam robić? Ja słucham się tylko króla cytrynianu potasu. Kosmiczna energia jest zbyt potężna. Kosmiczna energia nic nie potrzebuje. Kosmiczna energia nie pozwala ci rozbić tu obozu. Kosmiczna energia nie potrzebuje licencji. Zjada ją na śniadanie z bananami. Pokaż się! Wiewiór! Tak myślałem. Znaczy, raczej myślałem, że jesteś kimś w rodzaju zwiastuna śmierci, oczekującym na audiencję w królestwie takich małych, plastikowych cosiów, które robią drgpst, jak się je nakręci. Jak się składasz ci cosie? Ja ich znam! I one nie robią drg i bzz, tylko bzz i dryt. Ach, bezczelny! Rozbijam obóz! Nie, kosmiczna energia jest za silna, nie pozwoli ci na to! Pluję na nią! Potrzebuję król kosmicznych ziemniaków pokonać tą energię! Jesteś poddanym króla kosmicznych ziemniaków? Owszem! I króla cytrynianu potasu, mam podwójne obywatelstwo! Spoko! Może być! Jeśli będziesz uprzejmy, mogę ci pokazać miejsce spoczynku, gdzie nie zagrozi ci żaden żółw ani krwiożercze jabłko. Czekaj, ty nie masz ogona! Odcięli ci ogon na znak pogardy! Nie będę słuchał pogardzanych wiewiórów. Podróżowałem swego czasu mym rowerem po stepach i poznałem zwyczaje wiewiórów olbrzymich. Wykluczyli cię ze swojego stada. Nieprawda! To było już bardzo dawno temu! Przez ten czas zmieniłem się! Jestem już stary! Spójrz na mą brodę! Spójrz na mą twarz! Nie mogę już więcej obsasać po stepach! Kosmicznym wiewiórze królestwa! No dobra, a więc prowadź wiewiórze wyruszone w społeczności! Wiewiórze! Wiewiórze, daleko jeszcze? Tu. A więc rozbiję obóz. Nie, stój! A zaklęcia to gdzie? Jakie znowu zaklęcia? Stara wiewiórza magia. Nie słyszałeś o niej? Nigdy nie obiło mi się nic takiego o uszy. Szczerze mówiąc. Gdy będziesz spał, różne nieznane potwory mogą poderżnąć ci gardło. Jak na przykład? Jak na przykład? Czyżby to był zgrzytający milionem czaszek potwór marakui? Nie! Radziłem sobie z takimi sferami, szkoda. A co w takim razie? Na przykład przerażający, ogromny, orzechowy behemot z podziemia! Orzechowy behemot z podziemia? Tak. Nie! Nigdy nie słyszałem o takim stworze, musi być naprawdę straszny. Jakie to zaklęcia? Mów! Więc musisz powtarzać dokładnie ze mną! Ok! O orzechu wielki niczym świat! O orzechu wielki niczym świat! Przybądź tu i ochroń moje pole! Przybądź tu i ochroń... A! Ja... Nie, to nie tak! Źle! Zresztą, nieważne, to i tak nie było zaklęcie! Zdrajco! Ha, ha! Odkryłem twój sekret! Dlatego odcięli ci ogon! Jesteś zdrajcą, okłamujesz wędrowców! Nie! Odejdź teraz! Nie chcę cię znać. Miałem nadzieję, że przeczytasz mi na dobry sen bajeczkę o małym żołnierzyku. Ale skoro nie, będę musiał poradzić sobie sam. Odejdź stąd, nie chcę cię znać. Tak. Już. Idź sobie. Pa, pa. Do widzenia. Więc niech tak będzie, ale pamiętaj, za to, że nie chciałeś słuchać moich rad. Będziesz przeklęty do końca życia. Niech li tak będzie.
nie! Gdzieś spało do podłogu trujące pnącze. Nie było dla niego żadnego ratunku. Nie słuchał się mnie i nie miał zakręć. Nie miał szans przeżyć. Flip! Ale cóż, trzeba żyć dalej. Więc idę dalej w moją drogę. Muszę spotkać się z królem lasu, bo potrzebuję wodorotlenku potasu. Ale fajne wodyle znalazłem dziś w nocy. Były całkiem smaczne. Ale nic nie zastąpi pierogów mojej mamusi. Hehe. No nic. Trzeba ruszać dalej. Ruszam więc w stronę plantacji arbuzów. A ten wiewór niech szan zbiera i truskawki prostuje. No dobra. Pozdrawiam was, Mściwoj Ogórkowski, mistrz Wiochy i Wioski. W drodze. Do widzenia.